Ta fundacja powstała w 1999 roku. Nie ulega wątpliwości, że do polskich szpitali wniosła coś. Czego bardzo brakowało na twarzach małych i dużych pacjentów. Wolontariusze Fundacji Dr. Clown dosłownie wnoszą barwy do smutnego szpitalnego życia. Podczas wizyt przebrani są w fantazyjne, różnobarwne stroje. Wykorzystują interaktywne zabawy, animacje, ale także wspierające rozmowy. W efekcie rośnie motywacja do walki z chorobą, spada stres wywołany kryzysem zdrowotnym. Od kilku dni trwa nabór wolontariuszy do pracy w suwalskim szpitalu. Doktorem klaunem może zostać każdy, kto ukończył 18 lat, górna granica wieku. Nie istnieje. Jak podkreślają obecni wolontariusze, seniorzy są wręcz pożądani. Mile widziani są także mężczyźni. By zostać doktorem-klaunem, wcale nie trzeba mieć temperamentu klauna cyrkowego. Chodzi bowiem o pogodę ducha, a nie o fikanie koziołków. Jak podaje Suwalski Oddział Fundacji, od wolontariusza oczekuje się, by raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie lub rzadziej ale regularnie poświęcił czas około półtorej godziny drugiemu człowiekowi, najczęściej dziecku. Nabór dotyczy osób, które chcą w taki sposób docierać do drugiego człowieka. Zgłaszać się można do 17 października. By to zrobić, należy wysłać w tej sprawie maila na adres subałki.małpa@doctorclown.pl. Fundacja odezwie się do kandydata. Wolontariat niesie doświadczenie, ogromną satysfakcję i energię. Można tu zdobyć również nowe umiejętności, wiedzę. Kolić się, ale też odkryć siebie. Jak informuje Fundacja, aktualnie na terenie kraju ponad 600 przeszkolonych wolontariuszy odwiedza regularnie dziesiątki tysięcy podopiecznych przebywających w szpitalach i różnego rodzaju placówkach w ponad 80 miastach w całej Polsce.